Ciąża, astyl niskowęglowodanowy i o tym jest właśnie ten film, o tym, żeby wielu kobietom powiedzieć, że spokojnie jesteście w stylu niskowęglowodanowym w keto, jesteście w ciąży, uciekajcie. No to nie uciekajcie, zostańcie na tym kanale, bo w tym filmie właśnie o tym, ale nie tylko w filmie. Pewnie, że nie uciekajcie, bo generalnie... Bracia rodzeń. Można pięknie żyć. To jest niesamowite, to ty to przeszedłeś jakby praktycznie też, no bo urodziła się tobie niedawno córeczka, prawda? I ta ciąża była wybitnie niskowęglowodanowa, świetnie rozwijająca się i to jest przekaz dla tych wszystkich kobiet, które chciały może, gdzieś tam słyszały o stylu niskowęglowodanowym, ale no trafiło się, że zaszły w ciążę i nagle oblał je, czy obszedł je strach. No nie bójcie się, ten film i konferencja, czysta konferencja Można Pięknie Żyć, to jest źródło wiedzy i takie potwierdzenie, że nie ma się czego bać, bo styl niskowęglowodanowy jest zdecydowanie także dla kobiet w ciąży. Faktycznie ja to przerabiałem na swoim podwórku, faktycznie córcia urodzona z ciąży w stylu niskowęglowodanowym, w stylu keto, bo odżywiająca się mamusia, żona tak samo dokładnie jak ja. I niesamowite jest to, że no, my działamy w ten sposób, że robimy i wiele rzeczy przyciągamy do swojej rzeczywistości. Ja z racji tego, że zdecydowaliśmy wspólnie, że faktycznie ta ciąża będzie niskowęglowodanowa, bo nie będziemy zmieniać stylu życia, wiedząc to, co wiem, ale nagle do mojego życia wskoczył dr Tomasz Dangel, który napisał książkę Żywienie niskowęglowodanowe dla kobiet w ciąży i okazało się, że to, co ja zbierałem z różnych miejsc jako naukę, jest pięknie opisane właśnie w tej książce i tylko było potwierdzeniem, że faktycznie mamy tą ciążę razem z żoną trzymać w stylu niskowęglowodanowym, efektem zdrowa córeczka, która też będzie w tym stylu oczywiście wychowywana. Tak, i pomijając, że zdrowa córeczka rzeczywiście, no to jednak dużym stresem i obciążeniem dla kobiety są te kilogramy nadmierne, które jednak no, towarzyszą i muszą towarzyszyć ciąży, ale to wcale nie jest tak, że muszą towarzyszyć często w tak dużej ilości te kilogramy. Mhm. Wobec tego zobacz, stosując styl niskowęglowodanowy w ciąży, po pierwsze nie ryzykujesz niczym, jeżeli chodzi o zdrowie dziecka, a masz gwarancję, że te kilogramy zostaną z tobą, tylko te, które powinny zostać z tobą, a które szybko zgubisz w trakcie karmienia tak naprawdę tego dzidziusia. Najważniejsza taka informacja, pamiętam, w mojej głowie, czy w naszej, czy mojej i żony, była taka, że nie trzeba zmieniać stylu życia w momencie, kiedy dowiadujesz się o ciąży, bo to jest najbardziej stresujący moment, bo w momencie fajnie, wszystko jasne, dorosła osoba, kobieta wchodzi w styl niskowęglowodanowy keto, bo chce na przykład wycofać PCOS. Wycofuje PCOS, co to powoduje, że wracają cykle, że wraca miesiączka i to powoduje, że wraca owulacja, a to powoduje, że kobieta zachodzi w ciążę. I przy pewnych warunkach. I tu dokładnie, i tu niestety zaczyna się stres, który polega na tym, kurczę, dobra, i teraz co dalej? Jaki jest ciąg dalszy? Bo nikt nie mówi o tym, czy można w ciąży być na keto. I po to jest właśnie, już powiedzmy, ta konferencja głównie. Ale dla mnie informacja była najważniejsza, że nie musisz zmieniać nic w pierwszym trymestrze i przez większość drugiego nie zmieniasz nic. Czyli cieszysz się macierzyństwem, cieszysz się tym faktem, że zawsze w ciąży. No, cieszysz się tym wszystkim i nie stresujesz się ludźmi, którzy gadają głupoty, a co później trzeba delikatnie zmienić, jak suplementować się w ciąży, no to o tym opowie niesamowity człowiek, właśnie dr Tomasz Dangel, który napisał tą książkę. Wiecie, z czego się cieszę? Cieszę się z tego, że jak jakiś czas temu rozpoczynaliśmy to, co teraz robimy, czyli edukację na temat stylu życia niskowęglowodanowego, ja się domyślałem, że gdzieś tam z czasem będą się znajdować takie osoby, które mają podobne podejście do naszego i teraz cieszę się, że to staje się faktem, że ta społeczność tych edukatorów
mających wiedzę z zakresu stylu życia niskowęglowodanowego nagle się odkrywa. No bo, tak no bo zobacz, nie wiedzieliśmy o istnieniu doktora Tomasza Dangla, a teraz będzie jednym z prelegentów na czystej konferencji Można Pięknie Żyć we Wrocławiu, na którą serdecznie zachęcamy. No zachęcamy dlatego, że uważamy, że jest to miejsce, gdzie zdobędziesz wiedzę właśnie z zakresu stylu życia niskowęglowodanowego, a tym bardziej, jeżeli planujesz ciążę lub jesteś w ciąży, no to tym bardziej zapraszamy, dlatego że Tomasz Dangel będzie miał wykład na temat żywienia, odżywiania niskowęglowodanowego u kobiet w ciąży. Ważna wiedza, żeby nie mieć stresu, jeżeli myślałaś lub miałaś nadzieję, że to jest dla ciebie. Tyle. Zapraszamy na konferencję, mnóstwo będzie wiedzy, gotowy protokół, co zrobić, w jakim trymestrze, ile czego, właśnie taką wiedzę promujemy. No i oczywiście zapraszamy do dołączenia, będziemy zaszczyceni, dlatego że dzięki temu, że ty wykupisz ten bilet, jedną z opcji partnerstwa, dzięki temu ta konferencja jest wolna od wpływu jakiejkolwiek firmy. To ty kupujesz bilet, to ty płacisz i organizujesz, współorganizujesz tę konferencję, dlatego ona będzie niezależna, bo ty zdecydowałaś się lub zdecydowałeś dołączyć do tej konferencji, do czego bardzo zachęcamy, szczegóły znajdziecie w opisie i to ty decydujesz, ile zapłacić za konferencję. Dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne, to co my robimy razem z wami, właśnie ta czysta konferencja, bo pamiętam teraz, no jakoś aż się dziwię, że nie wyśmiewałem tego w przeszłości, że może nawet nie zauważałem, ale teraz patrząc na te wszystkie konferencje, na których my byliśmy, że organizator za moje pieniądze, za nasze pieniądze, czyli za pieniądze uczestników, niemałe, dopuszczał na wykłady na przykład osobę, która była zatrudniana przez daną firmę, która była sponsorem konferencji. Dosłownie wykładali pracownicy sponsorów. No przecież to jest Matrix. Ale zobaczcie. Przecież to jest Matrix. Po to jest ta też konferencja, żeby zmienić rynek. No pomieszanie z poplątaniem. Bierzesz pieniądze od ludzi, a dodatkowo jeszcze bierzesz pieniądze od sponsora, który każe gadać prelegentom to, za co płaci sponsor. Nie każe. Nie ma prawa się zdarzyć na czystej konferencji Braci Rodzeń. Pierwsza edycja. Zachęcamy, żebyście byli częścią tego wydarzenia, ważnego wydarzenia i na pewno to jest wydarzenie wyjątkowe na rynku konferencyjnym, przesiąkniętym pieniędzmi firm farmaceutycznych, bo śmiało można powiedzieć, że 99% konferencji na temat zdrowia, odżywiania jest sponsorowana przez Big Pharma lub Big Food, a to się równa wiedza zależna od wpływu pieniędzy, więc zachęcamy, wesprzyjcie ten projekt, wesprzyjcie tą czystą konferencję, szczegóły znajdziecie w opisie. Będzie nam bardzo miło. Walnijcie w kciuka, zasubskrybujcie ten kanał, wtedy jeszcze więcej osób dołączy do społeczności niezależnie myślącej i pięknie żyjącej.